Dzień dobry Państwu. Nazywam się Zdzisław Kołda i będę Państwu towarzyszył dzisiaj w czasie dzisiejszego wykładu. Witam nauczycieli, opiekunów i uczniów, i teraz w imieniu szkoły, które tutaj gościmy. To jest tak, uczniowie 13 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, 4 Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie, Szkoła Podstawowa nr 26 w Krakowie, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Kiry-Spłodowskiej w Skawinie. Mam nadzieję, że wszystkich wymieniłem. Bardzo się cieszymy z tak licznego dzisiaj udziału. Natomiast dzisiejszy wykład zatytułowany Skąd się wzięły pierwiastki we Wszechświecie wygłosi pan dr Witold Zawadzki, który pracuje w Zakładzie Fotoniki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się plazmą oraz ultra szybką spektroskopią laserową. Jak sam mówi w pracy, strzela z lasera w plazmę. Jego zainteresowania badawcze obejmują optykę atomową, fotonikę i technikę laserową. Angażuje się również w popularyzację fizyki. Takie sprawy jak wykłady popularnonaukowe, warsztaty przyrodnicze, konkursy fizyczne, np. Wiątko i Świetlik. Jest również współredaktorem czasopism Foton i Neutrino oraz aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Ponadto interesuje się lotnictwem cywilnym i awioniką. Po wykładzie będzie możliwość zadawania pytań wykładowcy, jak również na chwilę indywidualnej rozmowy. A teraz już zapraszam pana doktora Witolda Zawadzkiego do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę, panie doktorze. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję panie profesorze po pierwsze za kolejne zaproszenie mnie do udziału w tej wspaniałej imprezie popularno-naukowej. Bardzo dziękuję za umożliwienie też uczniom i nauczycielom, aby tutaj mogli przybyć do nas już normalnie, stacjonarnie i uczestniczyć w wykładzie. Oczywiście po wykładzie chętnie postaram się odpowiedzieć na różne pytania, ale podczas wykładu też zachęcam do zadawania pytań. Przechodząc do wykładu, czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się wzięły znane nam pierwiastki chemiczne? Jak powstały te wszystkie atomy, z których sami przecież jesteśmy też zbudowani? Okazuje się, że każdy z nas nosi w sobie część gwiazdy. No i podczas tego wykładu właśnie dowiecie się państwo, jakie to procesy kosmiczne, no bo taka jest prawda, jakie to procesy kosmiczne doprowadziły do powstania pierwiastków, tych, które znamy, lekkich, ciężkich, no i ewentualnie tych, których jeszcze nie znamy. Muszę państwa od razu przeprosić, że wykład będzie nudny. Tak, nie będzie żadnych eksperymentów. Oprócz jednego, takiego wielkiego eksperymentu, właśnie w którym sami uczestniczymy. Bo wszyscy jesteśmy jednym wielkim eksperymentem. Nie będzie żadnych wybuchów też. Widzę smutne miny. Nie będzie żadnych wybuchów, oprócz tego jednego, który już był, prawda, wielki wybuch. I on nam chyba wystarczy, bo to od niego to wszystko się zaczęło i jeszcze trwa. No ale może nie uprzedzajmy faktów. Najpierw trochę przypomnienia. Układ okresowy pierwiastków chemicznych wygląda jak plan sali w kinie. Dosyć nietypowej, miejsca pokolorowane, rzędy, nie wszystkie są jednakowo obsadzone, jakieś dwa dodatkowe rzędy. A to nie jest plan kina, to jest właśnie układ okresowy pierwiastków, czyli taka tabelka, w której spisano wszystkie znane pierwiastki chemiczne. Spisano to za dużo powiedziane. Tak naprawdę ktoś jak wpadł na pomysł zbudowy czy wyrysowania takiego układu okresowego pierwiastków, okazało się, że w pewnych miejscach nawet były dziury. Nie znano pewnych pierwiastków, bo tu są kolejne liczby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pewnych pierwiastków o tych charakterystycznych liczbach nie znano. Na podstawie właśnie okresowości, praw okresowości i tej konstrukcji układu okresowego udało się określić, jakie własności fizyczne i chemiczne będą miały te nieznane jeszcze elementy, co potem ułatwiło ich właśnie wykrycie i uzupełnienie brakujących miejsc.
Tak wygląda obecnie układ rekresowy pierwiastków chemicznych. Można sobie nawet kupić taką fajną prawie że rzeźbę, w której są zatopione porcje wszystkich tych znanych pierwiastków chemicznych. Pewnie tego uranu, polonu, plutonu tam nie ma dużo, ale w tym są ponoć, jak reklamuje jeden ze sprzedawców, zatopione prawdziwe próbki, jak to się czasami mówi, pierwiastków. Miejmy nadzieję, że się w nocy to nie świeci. Jak wyglądały atomy? No, nikt atomów nie widział. Nie mamy takich na razie zdolności, aby oglądać dokładnie atom, jak to wygląda, więc działała na pewno wcześniej wyobraźnia oraz pewne przewidywania wynikające z wyników doświadczeń. Na początku XX wieku wyobrażenia o atomach wyglądały tak. Dosyć dziwnie. Jakieś rodzynki w cieście, jakieś latające dipole, jakieś coś na kształt Saturna. Dopiero dzięki pracom między innymi Rutherforda udało się odkreślić, jak tak naprawdę wygląda atom. No, naprawdę nie wygląda tak, to jest jakiś model taki z podręcznika fizyki dla dzieci w przedszkolu, ale tak sobie mniej więcej wyobrażamy atom. Elektrony krążą po czymś, co wcześniej nazywano orbitami, teraz trzeba nazwać orbitalami, to mechanika kwantowa. Tutaj pewnie odpowiada na pytanie, jak to wyglądają te orbitale, a gdzieś tam wewnątrz, nieporównywalnie w zasadzie do tego rysunku, jest malutkie jądro atomowe. Kilka faktów. Rozmiary atomu to są rzędu 10 do potęgi minus 10 metra. Decy, przedrostek, oznacza jaką potęgę? 10 do której? 10 do minus pierwszej, tak, decy. Centy, minus drugiej. Mili, minus trzeciej, czyli tysięczna. Decy, centy, mili, potem jest mikro, to 10 do której potęgi? Minus szóstej, czwartej nie ma, przegapiamy, czwartą, piątą. Minus szóstej, czyli mikrometr na przykład, tak? To milionowa część metra. No to proszę zauważyć, że tu jeszcze cztery rzędy wielkości mniej. Te atomy są mniejsze niż ziarenko piasku, ziarenko maku, mniejsze nawet niż pyłek mąki, czy jak to nazwać. Samo jądro atomowe, proszę zobaczyć, jeszcze pięć rzędów wielkości mniejsze, czyli 100 tysięcy razy mniejsze, to oczywiście zależy od tego, jaki atom, jakiego pierwiastka, mniejsze niż atom. No więc tak naprawdę taki atom to większe wyobrażenie, może lepsze jest takie, że naprawdę gdzieś tam, i to w powiększeniu jest rysunek, rozmiaru jednego femtometra jest jądro atomowe, tu akurat jakiś taki jeden z lżejszych pierwiastków. Femto to przedrostek oznaczający 10 do której potęgi? Kto wie? 10 do minus 15. A już myślałem, że nagroda będzie. Starajcie się bardziej, leżą nagrody za dobre odpowiedzi. 10 do minus 15. Jeden femtometr to jest milionowa z miliardowej części metra. Tego rzędu wielkości są jądra atomowe, a tutaj w skali jakoś 100 tysięcy femtometrów, czyli rozmiar chmury elektronowej atomów. Jeżeli chodzi o masę atomu, no to też bardzo mała liczba. Między 10 do minus 27 kg dla najlżejszego znanego pierwiastka wodoru do 10 do minus 25 kg dla tych cięższych. Elektrony stanowią bardzo małą część masy pierwiastka atomu. Tak? To jest jedna dwutysięczna, jedno czterotysięczna w zależności od tego, jaki pierwiastek. Natomiast proszę zauważyć, że chmura elektronowa zajmuje zdecydowaną większość tej przestrzeni, którą zajmowanej przez atom. Jądro jest bardzo małym fragmentem, ale mającym największą gęstość. Takie pytanie od razu. Czy ktoś z Państwa kiedyś czuł może takie oddziaływanie chmur elektronowych gdzieś? Prawo Coulomba? To trzeba iść do jakiegoś specjalnego eksploratorium, żeby poczuć te chmury elektronowe? No dobrze, bierzemy paluszek i naciskamy na ławkę przed sobą. Czujemy siłę takiego oporu, sprężystości. Kto nie czuje, ręka do góry. Wszyscy czują.
Moi drodzy, to jest właśnie to, co czujecie, ta siła oporu czy sprężystości, to jest właśnie pochodząca od odpychania się chmury elektronowej z atomów z końcówki palca z chmurą elektronową, bo minusik z minusikiem się odpycha, z atomów leżących na brzegu tego przedmiotu, który dotykamy. Tak naprawdę czujemy, dotykając jakiegokolwiek przedmiotu, czując jego sprężystość, czujemy właśnie oddziaływanie tych chmur elektronowych. Z punktu widzenia chemii, zachodzenia reakcji chemicznych, ważniejsze są te elektrony, to ile ich jest, jak są poukładane, no, pewnie takie hasło jak elektrony walencyjne, gdzieś tam się spotkaliście na chemii. Z punktu widzenia tego, jak fizycznie taki pierwiastek się zachowuje, ważne jest jądro atomowe i o nim dzisiaj będziemy głównie mówić. Taki symbol może przypomnijmy, jak się zapisuje na chemii, na przykład czy na fizyce, symbol pierwiastka chemicznego, to tu jakieś symboliczne takie E, ale to może być wodór, cokolwiek innego. I są takie dwie liczby. Ta na dole to jest liczba atomowa. To jest ta, która dla wodoru jest 1, dla helu 2 i tak po kolei. Liczby naturalne, bez zera. U góry jest liczba masowa. Bardzo proszę nie mylić z masą tego. Z tą liczbą masową, no to może kiedyś, jak zdążymy jeszcze dzisiaj, to coś powiemy o ten, na ten temat. Natomiast liczba neutronów to jest A minus Z. Ta górna liczba A mówi, ile jest neutronów i protonów razem w jądrze. Czyli ile jest nukleonów. Nukleony to są neutrony i protony. Czyli jeżeli wszystkich A jest ileś, Z jest protonów, bo to jest ta liczba atomowa, kolejne pierwiastki właśnie różnią się tym, że mają coraz więcej o jeden elektron, o jeden proton. I przy okazji elektron też, jeżeli to jest atom neutralny, to liczba neutronów to jest A minus Z. Czym są w ogóle pierwiastki chemiczne? Może przypomnienie definicji. Pierwiastek chemiczny to zbiór atomów, w pewnym sensie tego samego rodzaju, tak? Ale co mamy na myśli, mówiąc rodzaju? Otóż posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze, czyli którą tą liczbę? A czy Z? Z. Z, dobrze. No i znowu kilka faktów. Znamy obecnie 118 pierwiastków. Znaczy tyle pierwiastków zostało zatwierdzonych przez odpowiednie urzędy, organizacje, które badają, do których się zgłasza, do której zespoły badawcze zgłaszają informacje, że jakiś pierwiastek gdzieś tam wytworzono w laboratorium. Na chwilę obecną jest to 118 pierwiastków. Naturalnie na Ziemi występuje 94. Imponująca różnica. Ile to? Ponad 20. Ponad 20 pierwiastków, których w przyrodzie nie istnieje, udało się naukowcom wytworzyć. Pierwiastki o liczbie atomowej powyżej 82 są niestabilne. No właśnie, okazuje się, że niektóre jądra atomowe nie przebywają długo w takim stanie, w jakim są. Po jakimś czasie im się nudzi być czymś tam i się rozpadają. Pewnie o uranie, plutonie, o takich rzeczach i rozpadach promieniotwórczych gdzieś tam słyszeliście. No ale pierwiastków jest tylko 118. A jak to możliwe, że związków chemicznych jest tak dużo? Bo się łączą, właśnie. Dwa klocki Lego, ktoś pamięta, ile to kombinacji można takie klasyczne, na ile kombinacji można dwa klasyczne klocki Lego, takie 4x2 połączyć? Sprawdźcie to sobie jako zadanie domowe. No, może dwa jeszcze nie dużo, ale trzy to już są tysiące. Te 118 pierwiastków, a nawet nie te 118, tylko nawet te 90 kilka, które występują naturalnie, których ilość jest na tyle duża, że można reakcje chemiczne przeprowadzać, niewyobrażalnie wielka liczba związków chemicznych, które można wytworzyć. Natomiast okazuje się, że takich rodzajów jąder atomowych to liczba sięga kilku tysięcy. Czym one się różnią? Otóż są to różne izotopy. No tak dla przypomnienia, to są takie atomy, które różnią się liczbą neutronów. No chociażby najprostszy pierwiastek, jakim jest wodór, z liczbą 1, w jądrze takiego wodoru jest jeden proton. Ale jest taka odmiana wodoru, zwana deuterem, gdzie oprócz protonu jest jeszcze jeden neutron. Czyli masę, liczbę masową ma 2. A jest jeszcze inna odmiana, tryt,
która też jest wodorem, bo też ma jeden proton w jądrze atomowym i wokół tego jądra krąży jeden elektron, jeżeli to jest atom elektrycznie neutralny, ale jeszcze wkoło tego protonu są dwa neutrony, czyli liczba masowa jest 3. I to są różne izotopy. W zasadzie każdy pierwiastek ma jakieś izotopy i właśnie ta liczba tych izotopów różnych pierwiastków w sumie to jest kilka tysięcy. Czyli izotopy to atomy, w których w jądrach jest ta sama liczba protonów, ale inna neutronów. I pierwsza zagadka będzie nagroda. Ta fontanna, którą Państwo mijali przychodząc tutaj, jest taka rzeźba. Jaki to pierwiastek przedstawiało? Tlen? Nie. Węgiel, tak. Proszę schodząc zgłosić się po nagrodę. Słuchajcie, nagrodą są archiwalne, nie do kupienia już teraz. Że to jest węgiel, to proszę bardzo sprawdzić sobie. Nie do kupienia nigdzie. Egzemplarze czasopism Foton. To jest takie czasopismo dla nauczycieli, dla uczniów, dla studentów też o fizyce. Nowe numery można poczytać na przykład zamawiając prenumeratę albo na stronie internetowej, a to są egzemplarze już nie do kupienia nigdzie, więc rarytasy można powiedzieć. No tak, czyli skąd to wiemy, że to jest węgiel? Jak to? Skąd to się wzięło? Nie było podpisane. Dlaczego to jest węgiel? Skąd to wiadomo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elektronów. No właśnie. Ewentualnie to może jest jon jakiegoś innego, tak? Ale zakładając, że to jest atom neutralny. Proszę sprawdzić, że tak jest, wychodząc po wykładzie koło tej fontanny. Jest ciekawsza tabelka niż układ okresowy pierwiastków. Można zrobić tabelkę, w której zbierzemy izotopy. I początek tej tabelki wygląda tak, że jest wodór. Tu jest liczba neutronów, tu będzie liczba protonów. To jądro atomowe, które zawiera jeden tylko proton i nie ma neutronów, no to jest zwykły wodór H1 proton. Też jakby Państwo spotkali literkę P dużą po prostu, to wiadomo, że chodzi o prot. H2, inaczej D2, to deuter. On ma jeden proton i jeden neutron. Nie wiem, dlaczego tutaj nie zaznaczyli trytu. Ktoś wie dlaczego? No to się proszę zastanawiać. Potem, no. Nie, oni są dokładni, chcieliby zaznaczyć. Bardzo dobrze, proszę się zgłosić po nagrodę. Tak, on jest niestabilny, a tu będziemy na tej ścieżce stabilności zaznaczać w tej tabelce tylko te, które są stabilne, czyli takie, które się nie rozpadają. Czyli jak go przygotować, to on miliardy, miliardów lat może być sobą. Dla helu są dwa stabilne izotopy, hel-3, hel-4, litu, berylu, węgla, ołowiu, aż 4. I w ogóle ta ścieżka stabilności tak wygląda. Tak? Tu jest wodór po kolei. Widzimy, że ona jest taka na początku, układa się to wzdłuż takiej liczby, że liczba neutronów ma być równa liczbie protonów, a potem zaczyna odbiegać. Tak? Potem neutronów musi być więcej troszkę, żeby utrzymać stabilność tego jądra, no bo przecież wszyscy wiedzą, że plusik z plusikiem, proton z protonem się po prostu odpychają. Gdyby nie tak zwane oddziaływanie jądrowe silne, to żaden atom pierwiastka oprócz wodoru by nie istniał, bo nie byłoby układu związanego. Protony się od siebie odpychają, ale jest też oddziaływanie jądrowe silne. Zresztą takie ono działa na tej zasadzie, że ono nie odróżnia protonu od neutronu w zasadzie. Więc jak tam jest więcej neutronów, protonów, to ono działa tak samo, ale mocniej już wtedy. Zwiększone jest liczbą tych nukleonów i ono pozwala przezwyciężyć kulombowskie siły odpychania. Więc jak będziecie szli spać, to bardzo słodko pomyślcie o oddziaływaniu jądrowym silnym, bo dzięki niemu mogą tylko istnieć atomy inne niż wodór. To się nazywa ścieżka stabilności. Tych stabilnych izotopów, już nie pamiętam ile jest, ale chyba ze 150 czy 100, jakoś tak, wcale niedużo. Jak się do tego doda wszystkie znane izotopy, to właśnie wychodzi kilka tysięcy. A jeszcze tutaj jest obszar, który jest nieodkryty. Więc jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę na odkrywanie kolejnych izotopów, to
trzeba się skontaktować z jakimś naukowcem, który pracuje w jednym z ośrodków, gdzie izotopy różne się bada, odkrywa i tą tabelkę można, tablicę taką dużą, uzupełnić. Tu od razu zaznaczyłem coś takiego jak rozpad beta plus beta minus. Tutaj oprócz tych na ścieżce stabilności izotopów są zaznaczone te, które są niestabilne, które w wyniku rozpadów jądra atomowego, rozpadu protonu na neutron i elektron, albo rozpadu zamiany neutronu na proton i antyelektron. Nie, proton i elektron, tam było antyelektron, to przechodzą w stabilne. Mogą też być niektóre jądra aktywne w ten sposób, że wysyłają, rozpadając się, wysyłają cząstkę alfa, czyli jądro helu. No, niektóre ulegają z kolei rozszczepieniu, więc jest ich tutaj dużo. Do tego wykresu jeszcze potem wrócimy. Taką formę można spotkać często. No i co? Jak już mamy o pierwiastkach mówić, to może najpierw poznajmy, co to za pierwiastki mamy u nas na Ziemi. No, skład pierwiastkowy ciała ludzkiego. Proszę zauważyć, że w zasadzie te trzy pierwiastki, to ile już jest procent? 60, 70, 80, 90 parę procent. Trzy pierwiastki, tlen, węgiel, wodór. Kolejne trzy to już prawie, że 100%. Pozostałe, które ważne są, też muszą być do funkcjonowania organizmu, no, dają już mniej niż 2%. Są jeszcze inne, których udział jest znacznie mniejszy niż 1%. Więc w naszym ciele najwięcej jest czego? Tlenu, węgla i wodoru, no i azotu też troszkę. A teraz skład, może nie dokładnie taki skład, ale jakie pierwiastki znajdują się w takim najważniejszym urządzeniu, które każdy człowiek musi mieć i lubi, czyli w smartfonie. Okazuje się... No, proszę? No, tak. Otóż okazuje się, że w typowym smartfonie znajduje się około 30% pierwiastków chemicznych, tych, które występują naturalnie. Przewody. Wszystkie ścieżki elektryczne, przewody są zrobione z miedzi, tam gdzieś trochę złota, srebra. Układy scalone. Krzem, fosfor, antymon, arsen, bateria, to lit, tlen, węgiel, krzem, cynk, kobalt, glin, ekrany, to tlenki, glinu i potasu. Jak jeszcze ekran dotykowy, to int i cyna. To te najważniejsze. Jak to jest z Ziemią? Skład pierwiastkowy Ziemi. No, może nie powiemy, że podobny do człowieka, ale tlenu też najwięcej, tak? Krzem, glin, żelazo 5%. A jak to wygląda w większej skali? Skład pierwiastkowy Wszechświata. Ta linia, taka zygzakowata, świadczy o tym, że ma znaczenie dla tej tak zwanej abundancji, czyli zawartości. Tu jest już nie procentowo, tylko jakaś taka względna liczba względem jedynki. Jedynka to chyba przyjęto beryl. Tu jest 10 do potęgi drugiej, proszę zauważyć, skala logarytmiczna, czyli 100 razy więcej niż tego, 10 tysięcy razy więcej, 10 do potęgi dziesiątej razy więcej. Bardzo tutaj znaczenie duże ma po pierwsze masa. Widać, że im większa masa, tak, czy liczba Z, tak, liczba atomowa, to tym ta abundancja maleje, ale są też takie zygzaki, czyli ma znaczenie to, czy to jest parzysta liczba, czy nieparzysta. No, to można dokładnie jakoś zbadać, ale wybija się tak. Na pewno najwięcej jest czego we Wszechświecie? H to wodór. Właśnie. A dlaczego H tak przy okazji, wodór? Skąd się wzięło symbol H? Dobrze, czyli co to znaczy? Tworzący? No. Tworzący wodę, bardzo dobrze. Proszę się potem zgłosić po gazetkę. Hel jako drugi. Skąd nazwa się wzięła? No, ale skąd się nazwa wzięła? Podpowiem, że nie od Półwyspu Helskiego. Podpowiem więcej. Hel został odkryty na Słońcu. Od Helios, tak. A tlen, dlaczego O? Wiecie? Czyli co tworzący? To z łaciny trzeba trochę bardziej. Rodzący życie, tworzący życie. Są takie ładne nazwy pierwiastków, jak na przykład natrium. Co to za pierwiastek po polsku? Natrium?
Sud. A HG, symbol? A co oznacza HG? Skąd się wzięło? Kto wie? Skąd się wziął symbol HG dla rtęci? A rtęć przypomina jaki inny pierwiastek, tak kolorem, tym, że błyszczy? Srebro. A srebro to jest? Argyrum, tak? Tylko, że to takie płynne srebro, czyli hydr argyrum, HG, piękna nazwa. Dobrze, ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby się pytać o symbole pierwiastków, ale warto je znać. Wykres świadczy o tym, że najwięcej we wszechświecie, i to naprawdę, to jest, proszę zauważyć, że skala jest, powtarzam, taka logarytmiczna, czyli 10 do 2 do 4. Najwięcej we wszechświecie jest atomów wodoru, helu, a potem co się wybija? Jaki pierwiastek? No tlen, dobrze, żeby było czym oddychać. A tutaj? Żelazo, tak, ferrum. Bardzo ważne, żelazo tutaj nie bez powodu tak ma też bardzo duże występowanie we wszechświecie. To się zmienia. Ewolucja gwiazd, zachodzą pewne procesy w gwiazdach, o których za chwilkę powiemy. No to się zmienia. Ok. Proszę zauważyć, że jakby podliczyć tylko te dwa najbardziej aktywne, tak? Może nie aktywne, ale najczęściej występujące pierwiastki, wodór i hel, to jeżeli chodzi o ich obecność, to stanowi no prawie 100%, 99,99% wszystkich atomów we wszechświecie. To jest nie masowo teraz, tylko na liczbę atomów. W zasadzie cały wszechświat jest zbudowany z wodoru, helu, a reszta to jakieś no, śmieci, może nie za bardzo powiedzmy, ale śladowe ilości. No i skąd się to wszystko wzięło? Jak powstały pierwiastki? Otóż słowo nukleosynteza. Obiecałem, że nie będzie wybuchów, bo jeden był i to wielki. I to właśnie wtedy się wszystko zaczęło. Podczas wielkiego wybuchu, który nastąpił mniej więcej ile lat temu? Tak, ileś tam miliardów lat temu. Zgłoś się proszę potem po nagrodę. Mam nadzieję, że mi wystarczy tych nagród. Dobrze. No taki obrazek pewnie widzieliście nieraz. Nie będziemy może omawiać o tych erach, które są, występowały w rozwoju wszechświata, bo to nie o tym ma być wykład. No ale proszę zauważyć, jak przy pomocy najważniejszego narzędzia naukowego, jakie każdy z nas posiada i każdy z was posiada. O jakim narzędziu mowa? Nie. Wyobraźnia. Wyobraźnia i rozum. Przy pomocy tych narzędzi i trochę komputerów też, pewnie papieru, na którym ktoś tam na kartce pisał jakieś równania, udało się ludziom określić, jak przebiegał ten proces powstawania wszechświata. I to jest znane z bardzo dużą dokładnością do ułamków sekund po wielkim wybuchu. W zasadzie można powiedzieć, że ludzie lepiej znają historię wielkiego wybuchu niż historię Ziemi, niż historię tego, co było na Ziemi kilka tysięcy lat temu. Dobrze, no to co? Weźmy do tego wybuchu. No właśnie, taka wycieczka. Mówiłem, że wykład będzie nudny, a to, co Państwu proponuję, to wycieczkę do tego mikroświata już mieliśmy, a teraz wycieczkę do makroświata, do wszechświata i w zasadzie te 14 ileś tam miliardów lat wstecz. Wielki wybuch, jak nastąpił, to około już jednej stutysięcznej sekundy. Tu jak sobie już siedzimy te pół godziny prawie, to jest ile sekund? 1800 sekund, a tam, słuchajcie, jedna stutysięczna sekundy po wielkim wybuchu, temperatura 3, co to za liczba 10 do 12? Milion to jest 10 do 6, miliard to 10 do 9, bilion, tak? Temperatura 3 razy 10 do potęgi 12, czyli 3 biliony kelwinów. Przypomnę, że kelwiny to w przeliczeniu tak zmiany temperatury to jest to samo co stopień Celsjusza,
tylko trzeba tam dodać czy odjąć 273, ale to czy jest sens o tym mówić, o tym dodawaniu czy dodawaniu 273, jak jest 10 do potęgi 12? No chyba nie. Czyli czy kelwinów, czy stopni Celsjusza, to tyle. Wiadomo, co wtedy się działo. Wtedy zaczęły powstawać pierwsze cząstki elementarne, czyli elektrony, to są te, które krążą tak wokół jąder w atomach, fotony, czyli kwanty promieniowania. Czy te fotony z początku Wielkiego Wybuchu gdzieś widać teraz jeszcze? Można zobaczyć, no oczywiście nie, że tutaj na sali, ale w jakichś laboratoriach? No, w jaki sposób? Promieniowanie tła. Bardzo dobrze, proszę się zgłosić po nagrodę. Promieniowanie tła, które wtedy to było bardzo gorące promieniowanie, o bardzo małej długości fali, ale w wyniku ekspansji Wszechświata długość fali tego promieniowania też się znacznie zwiększyła i teraz odpowiada promieniowaniu ciała doskonale czarnego o temperaturze kilku kelwinów, więc okiem tego nie zobaczymy gołym, ale przy pomocy różnych narzędzi badawczych da się to zauważyć. Neutrina. Proszę zauważyć, neutrina, nie neutrino, nie neutron, tylko neutrino. To z włoskiego, tak? Neutron to jest duży, a neutrino malutkie. No i antyneutrina. To pewnie też wszyscy wiedzą, że każda cząstka ma antycząstkę, tak? I właśnie to jest to antyneutrino, jest antycząstką neutrina. Czyli co? Mamy 100-tysięczna część sekundy po wielkim wybuchu. Temperatura 10 do potęgi 12 kelwin. Co dalej? Wodór. No, ten który pierwiastek, który najobficiej występuje w przyrodzie. Jądro wodoru to sam proton, przypominam. Chyba, że jest deutertryt, to mają jeszcze po jednym neutronie, ale tu na razie mówimy tylko o zwykłym procie. Ono stanowi naprawdę pierwotną materię, która powstała, uformowała się najwcześniej w ciągu pierwszej milionowej części sekundy. Wcześniej mieliśmy do czynienia z tak zwaną plazmą kwarkowo-gluonową. Nie było cząstek typu protony, neutrony, krążyły sobie gdzieś tam, goniły jak w zupie kwarki, tak, oddziaływujące za pomocą gluonów. Te kwarki, ponieważ było tak gorąco, nie były się w stanie połączyć, jak się połączyły na chwilkę w jakąś cząstkę, to się tak zaraz rozpadało. Dopiero jak Wszechświat się ochłodził, no właśnie do 10 do 12 kelwinów, to te kwarki zaczęły się dopiero stabilnie łączyć. I z tego powstawały różne cząstki typu piony i neutrony i protony. To jest pierwsza milionowa część sekundy od początku Wielkiego Wybuchu. Tu jest błąd na tym slajdzie. Kto powie, na czym polega błąd, to dostanie nagrodę. Pan z tyłu tam w czerwonej czapce wie, tak chyba? No, jaki tu jest błąd? Nie, nie, mówię o tamtym, bo tak gada ciągle to... Nie. Nie. Błąd jest na rysunku. To jeszcze nie był żaden atom wodoru. To był tylko sam proton. Do atomów to jeszcze nam zostało trochę czasu. Nie, nie. Chodziło mi o rysunek, że jest zły. Dobrze. W układzie okresowym co mamy po wodorze? Hel, tak. A w zasadzie jeszcze wcześniej deuter. Gdyby popatrzeć nie na układ okresowy, tylko na tą tabelkę z izotopami, to mamy deuter 2H, tak? Liczba masowa 2, czyli oprócz jednego protonu jest jeszcze w jądrze jeden neutron. W zasadzie to jest ten deuteron, czyli nie atom jeszcze deuteru, tylko samo jądro deuteru. Ono też powstaje w wyniku pierwotnej nukleosyntezy. To jest kilkaset sekund po wielkim wybuchu, trzecia, czwarta minuta. Skąd takie coś się bierze? Otóż mamy neutrony i protony, one są cały czas gorące, one się ze sobą zderzają, no i czasami jak tak się zderzą, spotkają razem, to się połączą. No i właśnie łączą się w deuteron, czyli taki związek trwały neutronu i protonu, no a przy tym okazji, ponieważ to miało troszkę więcej energii, to nadmiar energii jest emitowany w postaci kwantu promieniowania o takiej energii w megaelektronowoltach. Co to są te megaelektronowolty, to może teraz nie czas na tłumaczenie. Ważne, że ten połączenie neutronu z protonem może być stabilne. Nie występują cząstki, takie jądra, gdzie są połączone dwa neutrony ze sobą. Mimo tego, że działa między nimi oddziaływanie silne jądrowe, to takich dineutronów nie spotkano.
Pierwotna nukleosynteza, no słowo nukleosynteza, synteza, czyli budowanie nukleonów, czyli budowanie, znaczy z nukleonów budowanie nuklidów, czyli jąder atomowych. Pierwotna, zobaczymy na czym polega wtórna. Gdy temperatura spadnie do miliarda kelwinów, to dzieją się inne ciekawe rzeczy. Otóż nie będę może tego wszystkiego tłumaczył, co tu jest. Widać, że łączą się protony z neutronami. Tak? Albo potem po dwa takie deutery. I powstaje, ważne to, że powstaje hel. Powstają jądra helu. Tu mamy reakcje zapisane. Deuter, tak? Jądro deuteru zderza się z neutronem i powstaje jądro trytu, ale ono za chwilkę gdzieś tam się rozpadnie. Ale są też możliwości, że jak spotka się z protonem jądro deuteru, to powstanie już jądro helu 3. A z kolei ten, o właśnie, jak się nie, jeżeli się nie rozpadło, 3H, to przyłączy proton i powstaje jądro helu 4. Tu też jest ciekawostka. Otóż obecnie, znaczy może inaczej, najpierw na początku po wielkim wybuchu było tyle samo mniej więcej neutronów, co protonów. Obecnie wiemy, że neutronów we wszechświecie jest znacznie mniej niż protonów. Co takiego się z nimi podziało? Ktoś wie? No, rozpadły się. No ale nie jest to dziwne, przecież taki neutron, jak jest w jądrze atomowym, jakby się rozpadł, to to jądro by przeszło w jakieś inne jądro atomowe, a czegoś takiego nie spotyka. No to tu taka informacja, że taki neutron, który już buduje jądro atomowe, on jest w miarę stabilny. Natomiast neutron swobodny, gdyby go wyjąć i tak przytrzymać, przypatrzyć się mu, to on po kilku minutach się rozpadnie. Właśnie w proton i w coś tam innego jeszcze. No i teraz łatwo sobie wyobrazić, że te neutrony, które nie zostały przejęte, tak, do deuteronu, nie zostały przejęte potem do, przez deuter i nie utworzyły jąder helu 3 czy tam 4. Te neutrony praktycznie ich nie ma. Do naszych czasów przetrwały tylko te neutrony, które są już w jądrach atomowych budujących te najlżejsze pierwiastki. Oczywiście czasami neutrony powstają też, da się je tam z jakiegoś rozpadów też wytwarzać, ale no stąd ta dysproporcja. W procesie tej pierwotnej nukleosyntezy powstały też jądra litu i berylu, tak? Czyli o liczbie atomowej 3 i 4. Jak one powstawały? Te tu jest akurat zapisane tak dla odmiany, to jest tryt, jądro trytu, czyli jeden proton i dwa neutrony, zderzając się z jądrem helu, czyli z takim układem dwóch neutronów i dwóch protonów, no dało coś takiego. Liczba protonów 2 plus 1 daje liczbę protonów 3, czyli lit, neutrony też się zgadzają, znaczy wszystkie nukleony, czyli neutrony też się zgadzają. Natomiast jak zderzały się ze sobą dwa jądra helu, ale takie jedne helu 4, drugi hel 3, to powstawał beryl. I to wszystko, te cztery najlżejsze pierwiastki powstały na początku Wszechświata, w wielkim wybuchu 14 i ileś tam dziesiętnych miliarda lat temu. No a co zresztą? Przecież mamy żelazo, karm, mamy smartfony, w nich jest dużo krzemu, innych rzeczy. Otóż wszystkie pozostałe pierwiastki, które są we Wszechświecie, pochodzą już z reakcji zachodzących w gwiazdach, czyli budowanie, tak, z mniejszych elementów czegoś bardziej skomplikowanego. Ja może nie będę opowiadał o tych wszystkich procesach, które zachodzą, są bardzo ciekawe. Czas niestety biegnie nieubłaganie, ale nic nie szkodzi, bo zachęcam Państwa do obejrzenia nagrania wykładu też z serii Naukowe Czwartki pod tytułem Struktura i ewolucja gwiazd, który jakiś czas temu wygłosiła pani profesor Dominika Hunik. To jest na YouTubie i można sobie oglądnąć. Tam dokładnie, szczegółowo różne ciekawe aspekty ewolucji gwiazd, życia gwiazd są opisane. My przejdźmy do konkretów. Otóż tak wygląda docelowo jądro gwiazdy. Co tu się dzieje? Co zrobić najpierw, żeby wytworzyć gwiazdę? Okazuje się, że żeby taką gwiazdę wytworzyć,
To wcale nie jest trudne. Wystarczy mieć trochę wodoru, grawitację i dużo, dużo czasu. To są trzy składniki potrzebne do przyrządzenia gwiazdy. Jeżeli ten wodór gdzieś tam sobie krąży, gdzieś tam się znajduje jakiś obłok i ma masę przewyższającą pewną tam obliczoną masę Jeansa, to wtedy w wyniku oddziaływania grawitacyjnego ten obłok zaczyna się zapadać pod wpływem własnej grawitacji. Co więcej, nie tylko cały obłok się zapada, ale jeżeli gdzieś w tym obłoku jeszcze zdarzą się jakieś fluktuacje, że gdzieś będą obszary gęstsze, to też się zaczynają zapadać. No i to się tak zapada, jak sobie troszkę poczekamy, no to się zapadnie i utworzy właśnie, może utworzyć gwiazdę, pod warunkiem, że masa jest dostatecznie duża. Wiemy, że jak się takie rzeczy zapadają, tak, jak energia grawitacji jest zamieniana na energię ruchu, to to się ze sobą zderza i w wyniku tego też się podgrzewa, przyspiesza i podgrzewa, a więc rośnie temperatura. No i co się dzieje? Jeśli ta temperatura będzie dostatecznie duża, to jądra helu, zresztą jądra wodoru, czyli protony, mają szansę się ze sobą spotkać na tak małej odległości, że oddziaływanie jądrowe, to które ich przyciąga, przewyższy oddziaływanie kulombowskie odpychające. Plusik z plusikiem, jak mówiliśmy wcześniej, odpychają się. Przy małej energii te protony jak na siebie pędzą, mają za małą energię kinetyczną, to w pewnym chwili zatrzymają się, no bo się odpychają i polecą w różne strony. Jeżeli jest naprawdę gorąco, duże ciśnienie, to one się mają szansę połączyć. Ten cykl jest bardziej skomplikowany. Te dwa protony łączą się w coś bardziej na razie prostego. Potem jest cykl proton-proton. O tym na wykładzie, o którym wspomniałem, można posłuchać. Zachęcam. Dokładnie ten cały cykl protonowy jest opisany. Dla nas najważniejsze jest to, że w ten sposób też powstaje hel. Z połączenia tych kilku protonów, tam jeszcze jakichś drobnych przemian, powstają jądra helu. I takie paliwo, ten wodór jako paliwo, może służyć gwieździe na nawet miliony czy miliardy lat. Tak jak nasze Słońce. Ono właśnie spala, jego paliwem jest obecnie wodór. Ten wodór spala się, oczywiście spala się, przepraszam, żeby to było jasne. To nie chodzi o takie spalanie, że my tlen podpalamy zapałką i on się pali. Przez spalanie dotyczące jąder atomowych mamy na myśli, że te protony łączą się, czy jądra pierwiastków łączą się ze sobą i dają w wyniku tego inne jądra, bardziej złożone. Takiego paliwa z reguły starcza właśnie na miliardy lat. No ale co się stanie, jak się wodór skończy? Bardzo ważną rzeczą jest równowaga w gwieździe. Ta gwiazda by się w zasadzie całkowicie zapadła, no bo grawitacja działa, ale po pierwsze jest gorąco, więc atomy się od siebie, proszę, atomy tej cząstki elementarne, protony, tak, odpychają się od siebie jednak, więc utrzymuje się jakaś równowaga. Po drugie, wszystkie te akty takiego połączenia wodoru w hel są bardzo egzoenergetyczne, czyli wysyłają energię, wysyłają promieniowanie. I to promieniowanie, które gdzieś tam na zewnątrz gwiazdy ekspanduje, też wytwarza pewne ciśnienie. A więc taka gwiazda jest w jakimś stanie równowagi pomiędzy ciśnieniem wynikającym z grawitacji i tym równoważącym ciśnieniem gazu oraz promieniowania. Takie Słońce nasze całkiem dobrze teraz jest w takiej równowadze. No ale co się stanie, jak paliwo się wykończy? Jak przestanie tam wodór łączyć się z innym wodorem? No głośniej, co się stanie? Tak, może się zapaść. Przestanie działać ta siła od wewnątrz. Ta gwiazda zmniejszy swój rozmiar, ale znowu się troszkę podgrzeje wtedy. Być może wtedy zajdzie okazja na to i temperatura pozwoli, o ile będzie bardzo wysoka, to musi być około 200 milionów kelwinów, że się jądra helu zaczną łączyć ze sobą w coś bardziej skomplikowanego. No proszę, tam jakieś pytania? Tylko wiecie co, może jak pytanie, lepiej będzie potem może z mikrofonem, dobrze po wykładzie, bo słabo słychać stamtąd. Jeżeli ta temperatura wzrośnie do około 200 milionów kelwinów, to potem trójki jąder helu też zaczynają się łączyć i tworzą jądra węgla. Potem kolejnie, to trwa jakiś milion lat, takie tworzenie węgla. Czyli już mamy hel, potem mamy wodór mieliśmy, mamy hel, tak? Potem węgiel. No a skąd się bierze neon? No znowu, trzeba by dokładnie przeanalizować
reakcje, które wtedy powstają, zachodzą. Jak się ten węgiel już skończy, to węgiel syntetyzuje tlen. Czyli przechodzimy do, jeszcze przez neon, jeszcze do tlenu. Jak już powstanie tlen, neon i magnez, którego tutaj nie ma, to wtedy no, już gwieździe jest bliżej do śmierci niż dalej. Zostaje jej około 1000 lat. Ostatni rok w zasadzie życia gwiazdy to już synteza tlenu w jądra krzemu i pierwiastki sąsiednie. Musielibyśmy się tam wrócić do układu okresowego, zobaczyć, że to jest właśnie podobna liczba atomowa. Ostatni dzień życia gwiazdy. Co wtedy się dzieje? Otóż wychwytują wtedy te jądra, które są, wychwytują cząstki alfa, czyli jądra helu 4 i dzięki temu przemieniają się w jeszcze cięższe jądra. Aż do promieniotwórczego niklu, które potem w ciągu minut rozpada się do żelaza stabilnego. Właśnie po co tu jest ten wykres? Dlatego, że w wyniku tych procesów zachodzących tak, w kolejnych etapach ewolucji, czy na kolejnych etapach życia gwiazdy, niektóre izotopy, które powstają, są niestabilne. Ale one w wyniku przejść beta plus czy beta minus w zasadzie mogą wrócić na jakąś tam ścieżkę, bliżej ścieżki stabilności przejść. Czyli nie tylko mamy procesy takie wprost łączenia też, ale procesy związane z przemianami beta. Aż dochodzimy do żelaza, tego stabilnego. Reakcje wtedy jądrowe zupełnie się przestają działać, dlatego że powyżej żelaza synteza pierwiastków jest endoenergetyczna. To znaczy trzeba by dołożyć energii, żeby syntetyzować coś, co jest cięższe. No i w ten sposób takie gwieździe to już zostały naprawdę sekundy życia. To wszystko pod wpływem grawitacji się zapada i następuje co? Wybuch supernowej. I to jest też bardzo ważny sposób wytwarzania pierwiastków, dokładnie mówiąc pierwiastków tych cięższych od żelaza. Gdy taka eksplozja następuje, to część neutronów przyłącza się do jąder żelaza. A jak już się przyłączą w takich o dużej masie, to stopniowo przekształcają się w protony. Tak? Zdarza się, że taki neutron też, nawet jak jest w jądrze, że z jakimś tam niezerowym prawdopodobieństwem zamieni się w proton. No więc jak pierwiastek o liczbie protonów 27 przyjmie do siebie takie jądro atomowe, przyłączy neutron, a za jakiś czas neutron zamieni się na proton, to będzie już w ten sposób jądro pierwiastka o liczbie atomowej o jeden większej i tak dalej, i tak dalej. No, tu są jakieś takie inne procesy też rozpisane. Zachodzą też, tak jak mówiłem, reakcje, że nie tyle reakcje, co procesy rozpadu promieniotwórczego. Jądro żelaza zamienia się w kobalt plus cząstka beta minus, plus elektron. Kobalt przechodzi w nikiel, nikiel w miedź, miedź w cynk. Ważne są tutaj tak zwane procesy R. Może nie będę ich dokładnie opisywał, jeżeli ktoś z Państwa chce się na ten temat czegoś więcej dowiedzieć, to proces R tutaj gra bardzo ważną rolę. No i najważniejsza rzecz, że wszystko, co jest wokół nas, czego dotykamy, można sobie teraz dotknąć ławki na przykład. Jak Państwo dotkną ławki, czy ubrania swojego, czy kogoś obok, dotykacie gwiazdy. Bo wszystko to, z czego jesteśmy my zbudowani, wszystko, cała materia, która tutaj obok jest, to nie jest wytworzona sztucznie w laboratoriach. To jest materia, która dotarła tutaj, utworzyła Ziemię. Skąd wzięła się? Z wybuchu jakiejś odległej gwiazdy, z wybuchu supernowej. To, co w tej gwieździe wcześniej było, czyli te jądra atomowe pierwiastków do żelaza, to, co było wcześniej jeszcze po wielkim wybuchu, to, co powstało już, gdy wybuchła supernowa, to wszystko gdzieś tam zostało w kosmos popchane jako gwiezdny pył i ten gwiezdny pył po jakimś czasie zaczął się znowu kumulować. Któraś tam część utworzyła nasze Słońce, które na szczęście jeszcze świeci i trochę poświeci. Inne części tego pyłu gwiezdnego
zetknęły się ze sobą, utworzyły Ziemię. Inne utworzyły inne planety Układu Słonecznego. No i tak w ten sposób powstała Ziemia, powstaliśmy my. Także każdy z nas jest sklepkiem tego gwiezdnego pyłu. Ale ciekawostka. Nasza ręka prawa może pochodzić zupełnie z pyłu pochodzącej z innej gwiazdy niż ręka lewa. Nie jest powiedziane, że to z jednej gwiazdy pochodzimy. Także wszyscy tutaj, którzy siedzą, są gwiazdami po części, tak? Częścią gwiazdy. Każdy z nas pochodzi z tego właśnie wnętrza gwiazdy, która eksplodowała dawno, dawno temu. Foton i neutrino jako nagrody. Tu jest adres, na który można wejść i sobie przeczytać najnowsze numery, zaprenumerować albo poczytać. Nowe, te stare też są, ale niektórzy wolą papierowe, dlatego będziemy papierowe wręczać. Bibliografia na temat właśnie powstawania pierwiastków jest fajny artykuł profesora Jarczyka. Powstawanie pierwiastków we wszechświecie w Fotonie 98 numer z 2007 roku. Zachęcam Państwa natomiast do oglądnięcia na YouTubie wspaniałego widowiska z muzyką elektroniczną i perkusyjną. No, bardzo fajne widowisko naukowe, można powiedzieć, ale też mające walory artystyczne. Na styku dwóch nieskończoności. Tu jest adres, on też będzie pewnie dodany do linku, jak się pojawi nagranie na YouTubie. Tam dodamy ten link, można będzie przeglądnąć. Wspaniała muzyka, wspaniałe tłumaczenie, fajne animacje. No i można poszerzyć to, co tutaj mówiliśmy.